sobotę na boisku w Czerwonce odbyła się kolejna, druga już edycja Miodobrania. Imprezy, która ze względu na swój wyjątkowy i swojski charakter cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców gminy Biskupiec, jak i turystów. Taką imprezę zrobiliśmy, żeby społeczność już tak się integrowała, inne wioski też przychodziły do nas, przybywały tutaj. No dzięki panu burmistrzowi to na pewno wszystko też jest, no i naszej społeczności takiej lokalnej. Już ponad 40 lat nie mieszkam w Czerwonce, ale z wielką przyjemnością przyjechałam, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje. Swojskie imprezy są super, naprawdę, podobają mi się. Jak na razie jest bardzo fajnie, w porządku i jest dużo ludzi, więcej się spodziewałam. Jest super, naprawdę. Miły klimat raczej. Już drugi rok z rzędu. No, fajna impreza, jest okazja spotkać się z ludźmi. No, proszę zobaczyć, to ludzie siedzą, goszczą się, jak rodzina. Jestem tu pierwszy raz. No, bardzo mi się podoba, jest luźna atmosfera, jest wesoło, przyjemnie i myślę, że warto powtarzać te imprezy. Cieszę się, że to jest kolejna impreza, która wpisuje się w nasz kalendarz imprez kulturalnych podczas sezonu letniego. Zawsze w Czerwonce jest bardzo miła atmosfera. Integracja. Myślę, że każdy, kto tutaj przyjedzie, nie tylko naszych mieszkańców z naszej gminy, ale też turyści, goście zaproszeni, zawsze się świetnie bawią. Sobotnią zabawę na boisku zainaugurował występ zespołu Warmińska Kuźnia, który przed zebraną publicznością zaprezentował widowisko kiermas. To jest takie tradycyjne jakby przedstawienie czegoś takiego jak odpustu na Warmii, po polsku to się tak nazywa, gdzie rodzina się zjeżdżała, bo to była taka okazja do świętowania, do spotkania się, do rozmowy. Ludzie się przy tym bawili, rozmawiali, a do tego gdzieś tam, jak był czas na mszę, trzeba było pojechać na mszę oczywiście. Później po mszy różnego rodzaju zabawy były i tak dalej. Także my to próbowaliśmy przedstawić jakby sam charakter, ale w takiej zabawnej formie to. Co warto zaznaczyć, właśnie w sobotę Warmińska Kuźnia zdobyła pierwsze miejsce na Festiwalu Kultur w Giedrzwałdzie. Był to już kolejny sukces zespołu z Czerwonki. Już zdobyli parę sukcesów, parę występów mieli takich fajnych, teraz jeżdżą wszędzie, promują też Czerwonkę, no ale jak i Biskupiec tak samo. Czasami z przymrużeniem oka pewne rzeczy traktujemy też, żeby chyba bardziej zainteresować ludzi, bo jeżeli coś się pokazuje w takiej dość, w takiej zabawnej formie, to zaciekawia, nie? Myślę, że to jest taki nasz chyba indywidualny przekaz, jeśli chodzi o tą kulturę tego typu. Na scenie pojawił się również zaprzyjaźniony z Warmińską Kuźnią zespół pieśni i tańca Kurpies Rozóg. Przygotowaliśmy tutaj dla mieszkańców Czerwonki i gości piosenki i tance typowo kurpiowskie. Kurpie bardzo, bardzo, bardzo mocną wagę przykładają do swojego ubrania i mówią w ten sposób, że jeśli umiesz słabiej tańczyć, to chociaż ładnie wyglądaj. Nasze stroje są typowo związane z takimi aspektami patriotycznymi, jak nie trudno zauważyć. Jesteśmy tutaj w barwach naszych ojczystych, tak? Czerwień, biel. Poza zespołami ludowymi na scenie wystąpiły zespoły Apropos, Pulse Generation, Zielonej Warmii, gdzie jest piękna dolina, gdzie płyną jabłonki pokręcone jak rzeka. Miejsce, gdzie natura jeszcze broni się sama. Oraz dziecięca grupa taneczna Podkówki. W trakcie całej zabawy pod chmurką na gości Miodobrania czekały m.in. przejażdżki bryczką, dmuchańce, elektryczna hulajnoga i oczywiście znakomite lokalne przysmaki. Makowiec, ciasta z wiśniami, tutaj mamy tartę z wiśniami, serniczek, gofry, rogaliki. Bigosik na gorąco, fasolkę po bretońsku, chlebek ze smalcem i z ogóreczkiem swojskim i chlebek z wędlinką swojską, którą wszystko robił sołtys, sam prywatnie, osobiście. Wszystko, co jest swojskie, jest dobre. Gwiazdą wieczoru Miodobrania był jeden z najpopularniejszych zespołów muzyki rozrywkowej, Imperium. Przede wszystkim gramy te nasze hity, no, sprawdzone od lat, Żółte Tulipany, Wiorą Światła, Czekam na Miłość. No i tam kilka nowych utworów, prawda? Jak mówią sami wokaliści, mieli już oni okazję wielokrotnie występować w Biskupcu. Mili ludzie, miła atmosfera zazwyczaj. Chyba ludzie nas tutaj znają te nasze piosenki. No i fajnie, że nas zapraszają dalej.
Jak mówi burmistrz, miodobranie, podobnie jak wiele innych dotychczasowych wydarzeń odbywających się w gminie Biskupiec, to dopiero przedsmak przed większymi wakacyjnymi imprezami, takimi jak Dni Biskupca, Warmińska Uczta Pierogowa czy Festiwal Disco Polo. Naprawdę tych imprez jest u nas sporo. Myślę, że nasza gmina już jest znana z tego, że dopinamy te koncerty i imprezy kulturalne naprawdę na najwyższym poziomie, stąd tak dużo gości do nas przyjeżdża. Wszystkie informacje o letnich imprezach znajdziecie na stronie biskupiec.pl i na portalu społecznościowym Facebook Biskupiec Krajobraz Pełen Możliwości. W sobotę, 6 lipca, w Rzecku odbyła się impreza oficjalnie rozpoczynająca wakacje. Powitanie lata zainaugurował trzeci już turniej piłki nożnej, odbywający się na tamtejszym boisku. 3 lata temu tutaj wspólnie z młodzieżą, mieszkańcami doprowadziliśmy te boisko do takiego stanu, jaki teraz akurat widzimy. Próbujemy właśnie i nam się to udaje coraz lepiej organizować, żeby te nasze turnieje były cykliczne, żeby one się powtarzały, jednak żeby weszło to w tradycję wioski i w ogóle gminy. To jest takie zintegrowanie się mieszkańców, gdzie niektórzy się w ogóle nie spotykają, a przy takiej... Na takich imprezach spotykamy się. Do turnieju zgłosiło się aż 10 drużyn, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Pierwsze miejsce w turnieju zajęli piłkarze lokalnej drużyny LZS Tajfun Rzeck, którzy po zaciętym boju w finale pokonali 3-2 brygadę Kryzys. Był poziom, powiem, że był. Dosyć wysoki, tak. Dosyć wysoki. Mieliśmy jedną z cięższych grup. Myślałem, że będzie ciężej. Myślałem o Pudle, o tym... W pierwszym, trzecim miejscu, ale udało się akurat wygrać. Po sportowej rywalizacji na uczestników wydarzenia czekały atrakcje dla dzieci i koncert w Siedlicy Miejskiej. 4. turniej już za rok. W niedzielę 7 lipca w Biskupcu odbyło się 25. Międzynarodowe Kryterium Kolarskie, połączone z 8. Memoriałem Jerzego Kowalskiego. Ludowy Klub Kolarski ZM Warmia ponownie zaprosił do Biskupca wielu czołowych kolarzy, m.in. z Kaliningradu, Olsztyna, Ornety oraz Grudziądza. W Kryterium udział wziął również wychowanek w Warmii Dawid Burczak. Kolarze mierzyli się w różnych kategoriach wiekowych. Do sportowej rywalizacji stanęli również kolarze ręczni. Rywalizację drużynową na blisko 2-kilometrowej trasie ulicami Biskupca wygrał zespół z Kaliningradu. W sobotę 13 lipca sołtys oraz Rada Sołecka Wilim i burmistrz Biskupca zapraszają na 4. Wilimski Festiwal Jadła i Ryby Wędzonej. Na gości wydarzenia czekają gry i zabawy, konkursy kulinarne, kiermasz jadła wędzonego, występy zespołów muzycznych, zabawa z DJ-em oraz wiele innych atrakcji. Gwiazdą wieczoru w Wilimach będzie zespół Goran. Początek festiwalu o godzinie 15. Serdecznie zapraszamy. Cześć wszystkim, z tej strony zespół Goran. Widzimy się na 4. festiwalu Jadła i Ryby Wędzonej Wilimy 2019 w najbliższą sobotę 13 lipca. Obecność obowiązkowa, bądźcie tam razem z nami. Będzie dużo dobrej muzyki, będą niespodzianki, będzie dużo atrakcji. 4. festiwal Jadła i Ryby Wędzonej Wilimy 2019. Do zobaczenia, cześć! Cześć. Już w najbliższy piątek, 12 lipca, w Biskupieckim Amfiteatrze odbędzie się 4. edycja Warm Up Festival. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Szpaku, Soku, Włody i Żabson. Koncert gwiazd supportować będą 2M, BMK Klika oraz AZ and Pogo. Imprezę w amfiteatrze poprowadzi Łukasz Kosobucki, Kosa. Bilety przed koncertem można kupić w informacji turystycznej na Placu Wolności w Biskupcu oraz na stronie alebilet.pl, a także na miejscu w dniu koncertu. Zapraszamy!